Wszędzie w internecie jest bardzo dużo różnych federacji freakfightowych. Jak wy się na to zapatrujecie? To, czy w ogóle postrzegacie to w jakikolwiek sposób, że to może być dla was konkurencja, czy wy stoicie obok? Mnie to w ogóle nie interesuje. Nie, w ogóle takie rzeczy nie interesują. Ale jakbym dostał propozycję jakiejś walki w takiej federacji freakowej, to jak najbardziej bym przyjął, bo też trenowałem MMA kiedyś 2,5 roku, brazylijskie jiu-jitsu, więc... Byś sobie poradził. Ja bym był chętny na takie coś, aczkolwiek nie sądzę, że to jest konkurencja, bo to jest... jednak dwa różne targety. Tak. Mhm. Nie wiem, ja pamiętam, ja tego nie śledzę, no ale ja pamiętam te wszystkie te freak fighty i tak dalej, jako straszną patologię po prostu. I nie chcę tego rozpatrywać jakkolwiek w kategoriach konkurencji, współpracy, czy czegokolwiek takiego. To jest inny świat, co mam nadzieję, że albo się zreformuje, albo zniknie. No.